Cześć, z tej strony Oskar. Dzisiaj chciałbym w moim wideoblogu poruszyć temat takich słynnych programów partnerskich na stacjach benzynowych, że jedziemy, tankujemy benzynę, czy ropę, czy gaz i nalicza tam nam jakieś punkty i później te punkty można podobno wymieniać na jakieś nagrody. Pamiętam, że nawet już w latach 90. coś takiego było, no i trwa to do dzisiaj. Na przykład pamiętam w latach 90. to nawet jakiś taki katalog miałem BP i tam za jakieś ileś tam setek czy tysięcy punktów można było jakieś super nagrody tam sobie wybrać, wymienić. Pamiętam, że takie były wow, że to były wręcz nieosiągalne dla mnie rzeczy, których na przykład też nie dało się w sklepie kupić albo były bardzo drogie. No i ja raczej z tego nigdy nie korzystałem, ale z racji, że ostatnio jeżdżę regularnie Polonezem, znaczy ostatnio, no powiedzmy przez ostatni rok, tak powiedzmy, jeżdżę nim do pracy, bo wcześniej to mi ten samochód głównie służył do zabawy, no nadal służy, tak, ale teraz służy do między innymi do dojeżdżania do pracy, więc nim prawie codziennie jeżdżę, prawda? No i na stacji Lotos wcisnęli mi taką kartę Navigator. Przez rok czasu nazbierałem ileś tam punktów, nie wiem ile. I ten program, ten Navigator skończył się jakoś niedawno, na początku lipca. Więc poinformowała mnie ta sprzedawczyni właśnie na tej stacji benzynowej, że to trzeba już te punkty wymienić, bo przepadną, tak? Bo to się na początku lipca kończy. Więc przez rok tankowałem i się nagle kończy. Oczywiście na żadną nagrodę mnie nie było stać, żeby wymienić te punkty, bo miałem za mało, mimo że przez rok tankowałem. A Polonez też dużo spala, więc no regularnie tankowałem. Nie powiem co ile dni, bo to różnie bywało, prawda? Bo czasami się to jedzie poza tym, że jechało do pracy, to gdzieś jeszcze i różnie. To nie było tak, że regularnie, na przykład co poniedziałek, czy tam co jakieś tam, co parę dni się tankowało, tylko w różnych odstępach, no ale dużo. No i co? Ostatnio jechałem do Warszawy, więc potrzebowałem dolać tam benzyny mniej więcej za 100 zł. No to wykorzystałem te punkty, które tutaj były, wszystkie na obniżkę na benzynę. I co? Wyobraźcie sobie, że przez rok czasu nazbierałem punktów tyle, że zniżka ze 100 zł wyniosła, że za benzynę zamiast 100 zł musiałem zapłacić 70 zł, więc aż 30 zł zaoszczędziłem przez rok czasu. Więc wiecie co ja powiem? Wszystkie te karty to jest jeden wielki kurwa gówno po prostu. O, tyle to dla mnie znaczy. O. To jest właśnie kurwa, właśnie te programy lojalnościowe. Tyle to dla mnie znaczy właśnie. Więcej się na to nie nabiorę. Po prostu, ale że to tyle czasu trwa, tyle lat. No nie wiem, to chyba trzeba być kierowcą tira albo jakiegoś busa i codziennie tankować samochód, żeby coś naprawdę tam z tych punktów zarobić i naprawdę coś z tego mieć. I naprawdę wymienić na jakieś te duże nagrody, no bo tam są i naprawdę jakieś potężne nagrody, jakieś odkurzacze, i jakieś te karczery. Nawet ja nawet na jakiś plecak czy na breloczek nie byłem w stanie wymienić tych moich punktów, więc o czym my tutaj mówimy w ogóle, no. Dobra, to tyle. Po prostu chciałem się wypowiedzieć na ten temat. Dla mnie to jest bzdura, no nie wiem. Powiedzcie, czy wy korzystacie z tych punktów na stacjach benzynowych. Może coś ciekawego udało wam się wygrać albo wymienić, no. Na jakieś nagrody. No siema.